Zgromadźmy się dzisiaj, w tą niedzielę, tutaj, w naszej katedrze, naszej archidiecezji, aby rozpocząć drogę synodalną, tak jak tydzień temu uczynił to Ojciec Święty Franciszek. Dlatego sprawujemy tę Eucharystię na początku tej drogi, aby prosić Pana Boga o światło Ducha Świętego, abyśmy na tej drodze nie zbłądzili, abyśmy pełnili wolę Boga i abyśmy Bogu byli posłuszni. O to pokornie prośmy i czyńmy wszystko, co jest zgodne z Jego wolą i na Jego chwałę. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. I tak jak ta droga synodalna ma te trzy hasła: komunia, udział i misja, tak samo i dzisiejsza Ewangelia możemy zobaczyć też takie trzy jakby oddzielne rozdziały, które dzisiaj dla nas są taką katechezą. Pierwszy rozdział, w którym słyszymy, że Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i proszą Go o to, aby byli, gdy będzie Jezus w swej chwale, po prawej i po lewej stronie. Kochani moi, jest to takie nam bardzo bliskie, to o co proszą Jakub i Jan, dlatego że my właśnie w takiej świadomości też dzisiaj żyjemy. Nie tylko 2000 lat temu uczniowie Jezusa sobie próbowali jakoś życie załatwić, czy miejsca wygodne, czy urzędy wygodne. Tak samo i dzisiaj jest podobnie. Zbyt wiele się nie zmieniło, a może nawet się trochę i pogorszyło. I to dzisiejsze, ten pierwszy rozdział tej Ewangelii Marka też nas uczy, abyśmy też zrozumieli, że my nie możemy żyć tak jak ten świat. Szukali dobra wspólnego i zapewnili pokój oraz sprawiedliwość w swoich środowiskach. Ciebie prosimy. Jakie posługiwali się twórcy w czasach, gdy żył autor wyższych słów.